Elżbieta Dziewięcka-Małkosa i Piotr Rogoziński. Witamy Państwa ze skansenu w Tokarni. Dziś drugi dzień świąt wielkanocnych, a jak drugi dzień świąt wielkanocnych, to oczywiście lany poniedziałek. No i tej wody, proszę Państwa, w naszym programie trochę się przeleje. I nie chodzi nam, Szanowni Państwo, tylko i wyłącznie o tę wodę, która leje się z nieba. No jak woda, to i ryby. I to grube ryby. Brzmi może trochę tajemniczo, ale za chwilę wszystko Państwu wyjaśnimy. Ale wcześniej powiemy Państwu, o co w ogóle chodzi z tym laniem wody w lany poniedziałek, skąd ten zwyczaj się wziął i co oznacza. Proszę zostać z nami. I naszym pierwszym gościem jest pan Tomasz Rak, etnograf z Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Witamy bardzo serdecznie. Panie Tomaszu, dzisiaj po prostu nie wypada być suchym, na każdego chyba chociażby kropla wody musi spaść. Tak, aczkolwiek nie zupełnie. To znaczy? To znaczy wszyscy, pod warunkiem, że jest się kobietą na wydaniu, panną, wtedy tak. Natomiast mężczyzn to raczej nie dotyczyło, ponieważ lany poniedziałek to był zwyczaj, który polegał na tym, że właśnie chłopaki, młodzi mężczyźni, którzy jeszcze nie byli żonaci, swoje głównie wybranki oblewali wodą. Zresztą robili to w sposób bardzo okrutny, można powiedzieć, ponieważ takie kobiety były łapane, siłą zaciągane do studni, do strumienia, do jakieś jeziorko, czyli a nawet... litości nie było. Oczywiście. Tutaj. Przykazy etnograficzne mówią o tym nawet, że w tym czasie jeszcze bywały tak zimno, że nawet w przerębel wpychano takie młode panny. No ale to trochę niesprawiedliwe. A kiedy te panie mogły się odwdzięczyć? Już następnego dnia. Ponieważ w tradycyjnej kulturze ludowej, polskiej, wtorek był dniem, kiedy to kobiety mogły oblewać mężczyzn, co też skwapliwie czyniły. Panie Tomaszu, a skąd ten zwyczaj w ogóle się wziął? O jakim przedziale czasowym w ogóle mówimy? Od kiedy lejemy się wodą w lany poniedziałek? Jego etnogeneza nie jest do końca wiadoma. Jest kilka wersji, skąd on się wziął. Przekazy wynikające z badań XIX-wiecznych etnografów mówią o jakby dwóch źródłach tego zwyczaju. Mianowicie jest to jakby analogia do chrystianizacji w ogóle. Natomiast druga analogia to jest oczywiście do chrztu, samego chrztu. Pierwsze wzmianki o śmigusie, dyngusie pochodzą z XV wieku. Wiemy o tym stąd, że jest to w tekstach kościelnych, ponieważ Kościół początkowo, przez długie wieki zresztą, aż do XIX wieku zwalczał ten zwyczaj. No właśnie, bo to też był zwyczaj pogański chyba. Oczywiście, był to zwyczaj przedchrześcijański, o bardzo starej proweniencji, znany we wszystkich kulturach praktycznie Europy. Także u nas, u Słowian, u Polaków był znany. Chodzi tutaj o pradawny sens kultur rolniczych, agrarnych, neolitycznych, mianowicie woda. Woda była zawsze symbolem płodności, sił witalnych, odrodzenia, zdrowia i trzeba było jakby ten świat zawsze na nowo, na wiosnę zaklinać, żeby on zaczął rodzić, żeby przyszedł deszcz, żeby były plony. Wiadomo, polska wieś, jako że to były kultury rolnicze, była zależna całkowicie od plonów. A jak to wygląda dzisiaj? Bo na wsiach rzeczywiście można jeszcze spotkać, że ten zwyczaj jest kultywowany, a w miastach? Są studnie, są wiadra. Tak. W miastach też ludzie zawsze się oblewali, tylko czynili to troszkę na mniejszą skalę, więc jakby w takich środowiskach bogatej burżuazji czy szlachty oblewano się delikatnie, wodą różaną, po twarzy, po dłoniach, natomiast... Tutaj widzimy, że panowie wody nie żałują. O nie, nie, nie. Jadrami panny się leje. Musiały być skąpane w wodzie od stóp do głów. Po prostu całkowicie. Natomiast w miastach to wyglądało inaczej. Teraz ten zwyczaj zupełnie się przeobraził, bo teraz wszyscy leją wszystkich praktycznie. Często to się wymyka spod kontroli. Jeszcze takiej tradycyjnej kulturze wiejskiej to było obwarowane konwencją wiejską, więc nie można było pewnych rzeczy robić. Natomiast teraz wszyscy wiedzą, jak jest. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Pan Tomasz Rak, etnograf. A tymczasem, proszę Państwa, wspomniane grube ryby. No właśnie, powiedzieliśmy wcześniej o grubych rybach. Teraz już powoli będziemy tę zagadkę Państwu rozwiązywać. No to zapraszamy do zobaczenia tego, co to są grube ryby i o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. I zgodnie z zapowiedzią zmieniliśmy miejsce i zmieniamy temat. Szanowni Państwo, grube ryby Aqua Show, czas zacząć. W rolach głównych między innymi Lubawka Niepospolita, Wojtus Primus Magistratus,
Casa Purpuracka Cancellarius Andreas Curialis. Będzie również z nami Semanka Gładkolica, Campus Biegus Academicus. Pałczanka Buska, bardziej znana też jako wojewoda Nostra Koruba. Oraz Milcawka Zagnańska, znany Henrikus Aquaprezes Kielcenzis. Szanowni Państwo, Grube Ryby Aqua Show to przedstawienie, które zostało przygotowane pod koniec ubiegłego roku z okazji 85-lecia wodociągów kieleckich, a my idziemy jeszcze dalej. Idziemy jeszcze dalej. Nasze Grube Ryby będzie oceniało szanowne jury, a jest z nami Jarosław Pająk z kabaretu Wejrzesz. Dobry wieczór. Łukasz Sobieraj z zespołu Flipper. Witam. A w roli eksperta prezes wodociągów kieleckich Henryk Milcarz. Witam. Witamy nasze szanowne jury bardzo gorąco. Ja myślę, żeby nie tracąc czasu, od razu przejdźmy do oceniania, bo materiału sporo i mam nadzieję, że Państwo jak zobaczą to, co za chwilę Państwu pokażemy, to wtedy już będą mogli Państwo spokojnie ocenić te występy. Ja myślę, że jesteśmy gotowi, ryby biorą. Nie biorą. Ekspert mówi, że nie biorą, ale ja uważam, że Aqua Show, czas zacząć. Szanowni Państwo, szanowne jury, rozpoczynamy pierwszy pokaz. Płynie w mieście Kielce! Rzeka ma silnica! Rzeka ma silnica! I tym ona dla mnie, czy dla Włocha pizza! I tym czym korona, dla serca kibica! Czym dla Żyda myca! Tym czym dla Zlaszyca! Dla lichtarza świca! Dla piwniczej pizza! Panowie, i pierwsze oceny dla Lubawki Niepospolitej. No, przede wszystkim jesteśmy naprawdę zachwyceni. Wspaniały kawałek rapu. Tak, czyli można powiedzieć, że pan prezydent jest następcą właściwie pierwszego scyzoryka, naczelnego scyzoryka świętokrzyskiego, Leroya. Bardzo dobre trzymanie się rytmu. Może się nawet razem wychowali, dlatego. Może mieszkał obok, stąd... Dobre bity. Niewykluczone, że gdzieś razem bity kleili, jak to mówią. To wyczucie. Raperzy, także super. Bardzo fajne też nawiązanie do świętokrzyskiej kieleckiej wody, do silnicy. Tak, tutaj tym silnica dla pana prezydenta, czym dla Włochem pizza. Tak, i my byśmy tak sobie mówiliśmy, że jeśli ktoś mieszka w górnym biegu silnicy, to jak najbardziej polecamy zamiast... Tak, bo to oznacza, że pan prezydent po prostu pije wodę z silnicy. Tak, i polecamy zamiast pizzy wodę z silnicy. Natomiast jeśli ktoś mieszka w dolnym biegu silnicy... Do rzeczy, oceniać. To raczej lepiej pizza niż woda z silnicy. To wtedy polecamy wodę z wodociągów kieleckich. Bardzo dobrze. Punktacja, panowie. Dobrze, ja myślę, że to nie może być innej punktacji, przynajmniej ode mnie. No, uwaga. Ode mnie pięć. No mogliście się postarać lepiej, no ale niech. Jak sumujemy, panie prezesie, to wtedy wyjdzie większa nota na pewno. Dziękuję bardzo za pierwsze komentarze. I kolejny pokaz. W gorącym słońcu nad Kielcami. Dziękujemy bardzo. Pierwszy, na pewno nie ostatni raz, Grube Ryby nam się rozszalały, trochę solóweczki, śpiewanie w grupie. Szanowni panowie, poproszę o wasze oceny. No, może najpierw chwila komentarza. Chwila zadumy, znaczy tak, świetny dobór repertuaru, my się poczuliśmy naprawdę, że tu jest nasze miejsce, tutaj w Kielcach, w sercu Gór Świętokrzyskich, tu gdzie mamy taką wspaniałą wodę.
Przede tak? wszystkim, tak. No ale tak, trzeba pochwalić za akompaniament na instrumencie. Zaśpiewać oczywiście jak najbardziej, dobrze zaśpiewać to trzeba umieć, ale już akompaniować jeszcze do tego to naprawdę wyższa szkoła jazdy. A też trzeba, trzeba dużo powiedzieć o strojach. Troszeczkę przynajmniej powiedzieć, bo piękne stroje marynarskie. No tak, marynarskie. Także można powiedzieć, że to trochę takie szanty było, tak? Faktycznie, troszeczkę takie marynarskie te stroje. No i tak bym takie stroje służbowe wprowadził teraz. No ale jak woda, jak morze, jak jezioro, prawda, to muszą być stroje marynarskie. Szczególnie, że zima za nami, panie prezydencie. I żeby się zgrać unisono, to naprawdę też jest duża sztuka. Czyli tutaj wielkie szapoba ode mnie. Poczekamy na ceny. No ja myślę, że tak. A z którą to będzie stronę? No tak, 215 punktów. No. Brawo. Ode mnie jeszcze dobrze. Ode mnie 14. Jakoś później próbujemy będziemy to wszystko posumować. Tak, sumujemy jakoś tak. Ode mnie 14. Tymczasem kolejny 14. pokaz. W kalendarzu znajdziesz imion las, ale Boże tyny ani jeden raz. Wiem to jednak, przyjdzie taki czas. Piękny miks, piękne przejście między tymi dwoma utworami. Tak, Bożentyna swoje wie. Oceny. Poprosimy teraz o ocenę grubej ryby numer 3. Ja powiem tak, panu Bieleńskiemu bym tam sugerował, żeby uważał z zestawaniem na krześle, bo ostatnio był taki incydent, on się tak troszeczkę odbił takim kontrowersyjnym wywyższym, tak? No, ja mówię o czymś innym, to ci, którzy pamiętają niedawną akcję pewnego anonimowego pana prezydenta, to wiedzą pewnego o co chodzi. Pewnego anonimowego kraju. Anonimowego kraju, tak. W każdym bądź razie widać przygotowanie wokalne, każdy aktor ma przygotowanie wokalne. Widać, że piął się w górę, podwyższył poziom pan Bieleński, stając na krześle. Na ławce nawet. Taka rola jest tutaj eksperta pilnować. Bieleński tak, obok siedział. Słuszna uwaga, Bieliński. No, drodzy panowie, jak tak dalej pójdzie, tak dobrze będą panowie oceniać, to trudno będzie wybrać tą najgrubszą spośród grubych ryb. Dokładnie, a celem naszej zabawy, przypomnę, jest wybranie takiej, ewentualnie takiej ryby. Chciałem dać panu także czas, żeby pan tam dobrze wybrał. Oceniamy. Coś ciągnie, Proszę pana. Nie, dobra. 5. Tak, ja już jestem gotowy. Proszę, 4. Dziękujemy bardzo za te Dziękujemy oceny. I czas na grubą rybę numer 4. Suchy dość fakt, wyśpiewać wam go chcę. Dziękujemy bardzo. Gładkolica, jak mówi, wody lać nie umie. Państwem. Może pan prezes, ekspert. Rozpocznie Jestem nam. Jestem pod ogromnym wrażeniem i wokalu, i w ogóle cała aranżacja. Chyba bardziej aranżacji właśnie, prawda? Oprawy. No mnie nie wypada aż tak daleko, jak tutaj jury wchodzić w te relacje, ale myślę, to że w ogóle pod wrażeniem jestem ogromnym. Bardzo chętnie wejdziemy tak głębiej w aranżację. Właśnie zastanawialiśmy się, czy pan rektor sobie tutaj do pomocy doprosił studentki, tak? I to jakiego kierunku? Czy skończył rolą eksperta jest prowadzić? Tak nie idźcie tą drogą, panowie, to nie są studentki, to nie ta droga, kiedyś to nie... były. Aha, to są tancerki.
teatru tańca bardzo znanego, nie tylko w Kielcach, także. Okej, okay. Jedno drugiego nie wyklucza, tam też jedno, mogą być studentkami, mogą być też, studentkami i też mogą przecież nie skończyć. Odpytamy przy okazji pana rektora. Odpytamy, kiedyś, weźmiemy numery do pani tam. Ja tutaj jeszcze zauważyłem pewną profesjonalność. Pomysł z numerami mi się podoba, ale jako ekspert protestuję, nie wolno brać numerów, panowie. Musimy oceniać, także tutaj. Oceniamy tylko numerki, tylko tutaj. Numery, które za chwilę pojawią nam się w górze. Pora na to, by teraz ocenić osobę, która zazwyczaj to ona musi oceniać, więc teraz oceniamy pana rektora. Ja myślę, że trochę fantazji nie zaszkodzi. O, na przykład. Ile tam wyszło? Dużo. 12, tak. 13. Dziękujemy bardzo za ocenę. Dziękujemy bardzo. I kolejna prezentacja. Kolejna gruba ryba przed państwem. Witamy wszystkich na koncercie Gitarynka, Gitarynka Show! Dajcie głos! Coś za słabiutko, nie piliście dzisiaj wody tam do czołu. No to jeszcze raz! Dziękujemy bardzo. No, zawsze państwa, chciałem mieć takie państwa, blond włosy. Co dzieje? Ja już nie wytrzymuję tej temperatury. Może nie tutaj. Jarek, pomóż mi, rybę. Naprawdę. Tak, emocje tutaj rosną. Zerwała. Muszę ochłonąć. Ja tylko dodam, zawsze chciałem mieć takie włosy blond, no ale cóż, nie wyszło. Ale zostawmy może już rzeczywiście. A ja zaznaczę, że takiej interakcji z publicznością nie było jeszcze. No pełne showmeństwo, widać wielki talent w drzemie. Kręceniu korbą. Drzemie w duszy pana dyrektora, a żal, że nie poszedł w tę stronę, nie występuje na scenie, bardziej zajął się menadżerstwem, dyrektorowaniem w teatrze. Ja tutaj też żałuję, że pan dyrektor sam nie zaśpiewał, tylko tam się wspierał chórkiem. Oczywiście pięknie ten chórek mu wtórował, ale ja myślałem, że właśnie po tym wstępie, po tym wspaniałym jakby nawiązaniu do interakcji z publicznością, że sam zacznie jakoś rockowo tam po prostu szaleć. Że wyciągnie gitarę. Tak, panowie. Włosami zamacha tam, po prostu zrobi tak zwane śmigło, tak jak Titus na przykład ze Sea Drinkers. No nie było tego. Ale za fajny pomysł. Bo może nie było śmigła, dlatego po prostu. Nie było śmigła na scenie. Wiatru nie było. Wiatru nie było. Nie było. Nie było. No trudno. W Kielcach to dziwne, że nie było wiatru. No ale dobrze, właśnie. Nieważne. Przejdźmy do ocen. Co jak tutaj teraz? No ja myślę, że powiedzmy tak. Widać. Dziękujemy za jedną. I kolejna ocena. Drugą. 40. Myślę, że 54 jednak. 54, nie 45. 45 wyszło. Znaczy, Jarku, jeśli można dopytać, to nie jest tak, że sugerujesz się tym, nie co Łukasz, bo tak widzę, że... Ja podobnie, nie widzę na lewe oko. Aha, to już wszystko tłumaczy. Nie ma szans. To dziękujemy bardzo. A ja znów tylko na lewo, nie wiem dlaczego. Tak czasem bywa. Dziękujemy bardzo i ja w ogóle nie widzę. Kolejna prezentacja, panowie. Płynie z trubek przez sierot, a na brzegu stoi 100-kilowy kwas. Płynie strumyk, minie jakiś czas, 100-kilowy kwas zaginie, strumyk dalej gdzieś płynie. Cicha woda rzeki wie, nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo jest
Dziękujemy tym bardzo. Tym razem w roli głównej Pałczanka Buzka. Było. I było o zabezpieczaniu. Było? O zabezpieczaniu, to bardzo ważne, tak. Tak, to... trzeba się zabezpieczać. Jak najbardziej. Iśmy dalej. Tak. Oceny? Oceny. Może Jarek. Zaraz. Czy mamy coś jeszcze do dodania tutaj na temat tego wspaniałego występu? Bo mnie tak trochę chwyciło to za serce, tak? Żeby nie powiedzieć, że nawet tutaj za aortę. Tak, tak. No, chwyciło niczym zawodnik MMA chwyta swojego przeciwnika na ringu za kark. Rzuca go to na ciebie ziemię, tak za aortę. Tak, właśnie tu czułem wiesz, taką jakąś gulę w gardle, ale ze wzruszenia, bo ta melodeklamacja, melorecytacja była naprawdę taka bardzo właśnie chwytająca za serce. Ładnie. To na ile ją ocenimy, szanowni panowie? Ja oceniam, może teraz tak to dobra, zrobię. O proszę, ale ja potrzebuję trzy. Proszę, panie tak, prezesie, proszę. Służy tak, nie tylko dobrą radą, służy też pomocą. Będzie tak. Może 5 jednak. Nie. Będzie tak. 41 trzecich. Dziękuję bardzo. Oryginalna i... Trochę matematyki. Ciekawa. Proszę państwa, ocena. Teraz... A u pana? U mnie będzie... 32 pierwszych? 32 pierwsze. Do tak. pierwszej. Do pierwszej, do pierwszej potęgi. Do pierwszej potęgi. Potęgi. A to łatwe. To ja myślę, że takie łatwiejsze daje, że po tygodniu chociaż zdążymy to policzyć. Tak, całki i tak dalej. Tak. Dziękujemy za oceny. Dziękujemy bardzo.